prawie metrowe odrosty. No nieźle. Cześć kochani, z tej strony Agnieszka. Jak się macie? Myślę, że całkiem dobrze, biorąc pod uwagę fakt, że przyszedł marzec, a z marcem, jego końcem, przyjdzie do nas wiosna. Ta kalendarzowa, bo tą termiczną ja dzisiaj już odczuwam. Zresztą od kilku dni. Temperatury są takie bardzo przyjemne, powyżej nawet 10 stopni, a to sprzyja wszelkim pracom w ogrodzie. O czym będzie dzisiejszy odcinek? O katalpie, a dokładnie mówiąc o surmi bigoniowej, odmiana nana, tej karłowatej, zaszczepianej na pniu, to jest jedyna nasza katalpa, którą mamy w ogrodzie, oraz o drugim drzewie ozdobnym, o magnolii. Myślę, że większość z Was ma albo jedno, albo drugie, albo oba te drzewa u siebie w ogrodzie. One są bardzo popularne u nas w kraju, a poza tym są piękne. Więc chciałabym się chwilkę o tym porozmawiać. Mam nadzieję, że dołączycie. Zapraszam. To drzewko ozdobne, katalpa, odmiana karłowata nana, zaszczepiona na pniu, ma swoją specyfikę. Pień, na którym została zaszczepiona, ma około metra, może metra 20 i on już wyższy nie będzie. To jest taka specyfika właśnie tych drzew. Natomiast będzie rozrastać się i rozrasta faktycznie korona drzewa. I tą należy przycinać według własnego uznania, według tego, jak duże, szerokie to drzewo chcemy mieć i jego koronę. Kiedy w zeszłym roku czekałam na to, aż drzewko zacznie wypuszczać liście, zestresowałam się trochę, ponieważ do maja nie było żadnych liści. I już myślałam, że zimą coś się wydarzyło, że może przymrozek był za duży i poraził mi gałęzie. Nie. Taka jest specyfika tego drzewa. Po prostu dość późno wypuszcza liście. A propos liści, to jest najważniejszy atut tego drzewa, największa dekoracja, ponieważ ta odmiana katalpy nie ma kwiatów. Natomiast liście mają kształt sercowaty, są dość duże, bo nawet 25 cm mogą osiągać i są bardzo atrakcyjne. Mi bardzo się podobają. W zeszłym roku, nie mając pojęcia, jak bardzo muszę podciąć katalpę, podcięłam ją za mało i mocno się rozrosła. Mam nawet takie metrowe przyrosty, a to jest dość dużo. Ta katalpa rośnie w towarzystwie innych drzewek ozdobnych, a ja w tym miejscu jeszcze zaczęłam w zeszłym roku i teraz kontynuuję rozsadzanie tutaj kwiatów, czyli mamy rabatę. I latem, kiedy już przyjdą liście, to pod katalpą mamy róże. I te róże są mocno zacienione przez katalpę. Zauważam to w zeszłym roku, że jej korona mi utrudniała dostęp do róż pod spodem, tak więc wiem, że w tym roku będę musiała ją dość drastycznie przyciąć. Nasi sąsiedzi za płotem również mają katalpy, ich pnie są wyższe, korony są znacznie mniejsze, bo też to są młodsze drzewka i oni już swoje katalpy podcięli. Zrobię to również ja w tym odcinku. Gdy wprowadzaliśmy się tutaj jesienią, 2,5 roku temu, katalpa miała mączniaka prawdziwego. Ja zauważyłam, że te liście są jakieś nieatrakcyjne, z białym nalotem, ale ani nie miałam wiedzy w tym temacie, ani czasu, ponieważ musieliśmy zagospodarować dom w środku. Tak więc liście opadły, przyszła nowa wiosna i znowu pojawił się mączniak w maju. Może nawet nie w maju, trochę później, ale mączniak był. Ale to był ten pierwszy rok, kiedy zaczęłam zajmować się ogrodem i nie miałam czasu i nadal wiedzy jeszcze, co z tym należałoby zrobić. Jednak w zeszłym roku wiedziałam, że ja już nie chcę mieć trzeciego sezonu z mączniakiem na liściach, tak więc doczytałam i wiedziałam, że są na to preparaty, i preparaty bio, i preparaty chemiczne. Mój sąsiad miał taki preparat, mówi, skorzystaj, sprawdź, czy zadziała. I jak najbardziej. Ja oczywiście zrobiłam to prewencyjnie, nim zauważyłam jakikolwiek ślad mączniaka, no ale wiedząc, że pojawił się on już w poprzednich dwóch sezonach, chciałam zareagować też wcześniej. Spryskałam, nie pojawił się przez cały sezon, liście były zdrowe, a mączniak to takie paskudztwo niestety, które może doprowadzić nawet do deformacji liści i one są absolutnie wtedy nieatrakcyjne, a przecież mają być właśnie tym atutem tego drzewa. Dzisiaj będę podcinała znacznie mocniej, odważniej moją koronę, ponieważ potrzebuję stworzyć przestrzeń dla roślin, które są tutaj z nią razem i tworzą tą rabatę i tą przestrzeń. Nasze koty bardzo lubią katalpę. Będę musiała ją na nowo owinąć, ponieważ one regularnie drapią ten pień. I to jest okej do pewnego momentu, tak? Tak, żeby nie skrzywdzić drzewa.
Lubią też przysiadywać tutaj i chować się w liściach, ale zimą też bardzo lubią wchodzić na tą katalpę. Tak, te odrosty będę dzisiaj podcinała. Mam sporo pracy przed sobą, ale jest piękny dzień, tak więc zabieram się do pracy. Zostańcie ze mną, co? Potowarzyszcie mi. Ok. Pokażę Wam teraz z bliska, jak długie odrosty są z zeszłego roku. To jest gałązka dwuletnia, a to jest jej odrost. Długie 70 cm. I większość mam tak długich odrostów, a nawet zauważam, że myślę, że niektóre są nawet na metr. I tego się wszystkiego pozbędę, bo i tak katalpa wypuści mi nowe odrosty, a ja muszę to kontrolować tak, aby rośliny pod drzewem miały też swoją przestrzeń i światło. Katalpa preferuje stanowisko słoneczne, ewentualnie półcień. To nasze drzewko ma dostęp do pełnego słońca przez około 8 godzin w ciągu doby, w tym ciepłym sezonie. A Wy macie katalpy u siebie w ogrodach? Napiszcie w komentarzach. Zawsze informacja od bardziej doświadczonego ogrodnika jest na wagę złota. Zdobyłam mocniejszy sekator, ponieważ teraz zabieram się za te grubsze gałęzie. W zeszłym roku w życiu bym tak mocno i odważnie nie cięła. Zresztą nie pocięłam tych gałęzi. No i miałam później problem w sezonie, jak już mi się drzewo rozrosło i były liście. Tak więc w tym roku nie popełniam tego samego błędu. Co tutaj w ciągu 15 minut się wydarzyło? Powiem Wam, że gdyby nie to, że douczyłam się tematu z katalpami, nigdy bym nie odważyła się na takie ostre cięcie. Ale tak jak Wam powiedziałam, pod drzewem mamy róże i inne kwiaty i one potrzebują powietrza i dostępu do światła. A ta anektowała im tą przestrzeń, tak więc musiałam ją lekko poskromić. Jeszcze troszkę podetnę te drobniejsze gałązki i to będzie koniec. Znaczy powiedzmy koniec, bo mam ogromną ilość gałęzi do posprzątania, ale to już inna historia. W ten oto sposób pierwszy punkt programu, a raczej naszego filmu, mamy za sobą. Katalpa została podcięta i jest gotowa do rozkwitu, no ale to dopiero w maju. Jakby ktoś z Was się nudził, to ja mam troszkę pracy w ogrodzie. Gwarantuję kawę, herbatę i ewentualnie ciacho, bo tych gałęzi jest co niemiara do posprzątania. A teraz druga część i magnolia. Ja nawet nie będę udawała, że się znam na jej odmianach, bo wiem, że jest ich sporo. To, co mnie interesuje, to fakt, że pięknie kwitnie. Mogą być kwiaty białe, różowe, to też różne odcienie, a nawet żółte i różne jej wielkości. My w ogrodzie mamy dwie magnolie. Jedna jest już wiekowa i pięknie rozrośnięta, a druga znacznie młodsza. Pokażę Wam, jak wyglądają i co ja zrobiłam w ostatnim czasie. Chodźcie. Tak, po drzewie byś chciała chodzić, co? Właśnie ściągnęłam dziewczynkę z drzewa, z magnolii i się troszkę wyrywa, bo jest zła, że nie może łazić po drzewie. Możesz, biegaj, biegaj, mała. Jesteśmy przy naszej starszej magnolii, tej pięknie rozrośniętej. I o magnolii początkujący ogrodnicy powinni wiedzieć, że ona nie znosi przesadzania. Jak już zdecydujesz się na to konkretne miejsce, to niech tam zostanie. Ma też bardzo płytki system korzeniowy, tak więc raczej nie powinno się tutaj nic sadzać koło niej. My zasaliśmy hortensję, jak już się wprowadzaliśmy i tak jest. Jest trawa i są hortensje. Słyszałam też kiedyś, że magnolia nie lubi towarzystwa innych drzew, nie lubi konkurencji. Nie wiem, czy to prawda. Ta tutaj nie ma konkurencji innych drzew poza tymi krzewami pod spodem. To, co też jest ważną informacją, to to, że lubi stanowisko słoneczne i potrzebuje być osłonięta od wiatru. I to jest ta pewna dziwność u nas, ponieważ ona po pierwsze ma tu bardzo mało światła, słońca, a po drugie hula wiatr bardzo często. Kiedy mamy wichury zimą, to właśnie tutaj w tym miejscu się kotuje. Więc ona jest bardzo wytrzymała, zahartowana i jestem jej za to wdzięczna. W jednym z ostatnich odcinków mówiłam Wam, że droga przy naszym domu prowadzi do ogródków działkowych.
Po czym można poznać, że temperatura rośnie i że wiosna wkracza na salony po wzmożonym ruchu na naszej ulicy, zupełnie jak na Marszałkowskiej. Tak więc ja się muszę streszczać, aby ten ruch uliczny na naszej wsi nam nie przeszkadzał. Stoję przy drugiej magnolii, tej młodszej i tej, która ma bardziej intensywny różowy kwiat. Z kwiatami jest tak, że są otoczone takim cudownym meszkiem. On zabezpiecza je przed mrozem, ale w momencie, kiedy mają rozkwitnąć, to ten meszek spada. Ta otulinka odpada od kwiata. I jeżeli pojawiłby się przymrozek w tym czasie, to to jest niebezpieczeństwo porażenia właśnie kwiatu i szczarnienia. Tak więc każdy z ogrodników wie, że przymrozek i magnolia to niedobra kompozycja. Co ja zrobiłam w ostatnim czasie? Magnolia nam tutaj przeszkadzała, rozrosła się na tyle, że utrudniała mi pracę ogrodową, a również w zeszłym sezonie David miał problem z koszeniem. Więc wiedziałam, że muszę jak najszybciej sobie z tym poradzić i zaryzykowałam i podcięłam trochę gałęzi. A te, które były najbładniejsze, włożyłam do wazonu. I teraz Wam pokażę, jakie piękne kompozycje można mieć w lutym z magnolii. Ona tutaj jeszcze nie kwitnie, będzie kwitła dopiero za jakieś 2 miesiące, a w domu mamy już kwitnącą magnolię. Zobaczcie zresztą sami. W międzyczasie wyszło piękne słońce, od razu zrobiło się cieplej w ogrodzie. Postanowiłam, że nim posprzątam te gałęzie po katalpie, pójdę do domu, zrobię kawę, wezmę nawet jakieś ciacho, tylko nikomu nie mówcie. Usiądę w ogrodzie i odpocznę, bo po to mamy to miejsce. Oczywiście jest w nim bardzo dużo pracy, nie ukrywam, ale to też jest nasza przestrzeń do relaksu. Kończę powolutku. Dziękuję Wam, że byliście dzisiaj ze mną. Czekam na Wasze komentarze, może odnośnie katalpy albo magnolii, a może odnośnie kawy w ogrodzie. Jeżeli jesteś po raz pierwszy u nas i jeszcze nas nie zasubskrybowałeś, ja i David będziemy wdzięczni za Twój palec w górę i za subskrypcję. Miejcie się dobrze, do kolejnego odcinka, do zobaczenia.